Witam Państwa na debacie naszej pierwszej redakcyjnej redakcji Co w zdrowiu.pl. Debata nosi tytuł Fundusz Medyczny i Narodowa Strategia Onkologiczna. Jak poprawić sytuację pacjentów? Ja nazywam się Aleksandra Kurowska, jestem redaktor naczelną tego portalu, który jest dosyć nowy na rynku, bo działamy od 29 lutego de facto. W czasie debaty chcemy porozmawiać o projekcie ustawy o Funduszu Medycznym, który wszystkich nas bardzo ciekawi. Jakie są jego założenia i cele, to już częściowo wiemy, bo było o tym wspominane między innymi w trakcie konferencji ministra zdrowia i pana prezydenta, który był tutaj inicjatorem. Zahaczymy też o Narodową Strategię Onkologiczną, ponieważ moim zdaniem te tematy się łączą. Chcemy porozmawiać o tym, jak dokumenty te mogą zmienić sytuację polskich pacjentów onkologicznych, zwłaszcza tych z nowotworami złośliwymi. Uczestnikami naszej dyskusji Państwo się znają, ale jeszcze raz powiem, jest pan Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który odpowiada za onkologię. Pan profesor Piotr Czałderna, który jest koordynatorem sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta i jest też kierownikiem Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Pani Anna Kupiecka, prezes zarządu Fundacji OncoCafe Razem Lepiej. I Agata Polińska, członek zarządu Alivi Fundacji Onkologicznej. Panie profesorze, gdyby pan nam opowiedział ze swojego punktu widzenia, jakie są cele Funduszu Medycznego, na jakim etapie są prace, które realizujecie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, kiedy ten projekt może ujrzeć światło dzienne? Ja nie wszystko mogę na razie powiedzieć, bo prace są w końcowej fazie i wielu rzeczy nie chcemy jeszcze ujawniać, bo są w trakcie dogadywania. Myślę, że w razie czego tu pewnie też minister Gadomski będzie mógł uchylić rąbka tajemnicy, że tak powiem. Ale prace są bardzo zaawansowane i mam nadzieję, że dosłownie w najbliższym czasie do Sejmu ten projekt trafi zgodnie z zapowiedziami. Projekt jest adresowany nie tylko do pacjentów onkologicznych, ale też do pacjentów z chorobami rzadkimi i do dzieci. Zresztą tak jak to w zapowiedziach wcześniejszych mówiono i jak to zapowiadał pan prezydent i minister zdrowia. Także to są takie trzy podstawowe grupy pacjentów, które na tym projekcie skorzystają. Jak mam nadzieję, no oprócz tego on będzie miał swoją część inwestycyjną, profilaktyczną, ale tutaj też pewnie pan minister Gadomski powiedziałby więcej. Tak jak mówię, no mam nadzieję, że to jest kwestia najbliższych tygodni, zdecydowanie może nawet mniej. Pewnie przed wyborami. No pewnie tak, pewnie tak. Natomiast to jest jakby, dobrze, że pani powiedziała na początku, że to jest taki element całościowej pewnej strategii, bo pan prezydent się w onkologię zaangażował bardzo mocno od początku właściwie swojej kadencji. Było wiele spotkań z onkologami, były spotkania z pacjentami, były różnego rodzaju inicjatywy ustawodawcze, bo była ustawa o przeciwdziałaniu szkodliwemu wpływowi solariów, która zresztą notabene nawet została wymieniona w księdze WHO za zeszły rok jako taki przykład działań publicznych z tego zakresu. Była ustawa o strategii onkologicznej, pojawiła się sama strategia, którą już oczywiście Ministerstwo Zdrowia przygotowywało, więc to jest jakby pewien ciąg działań. No i fundusz ma posłużyć uzupełnieniu pewnej luki i myślę, że będzie zawierał pewne propozycje z punktu widzenia pacjentów onkologicznych niezwykle interesujące i uzupełniające pewne braki w polskim systemie, ale to tyle, co mogę powiedzieć na dzisiaj. To panie ministrze, może pan nam coś więcej powie? Ja właśnie odwrotnie, ja myślałem, że to właśnie profesor Czałderna dużo powie, a ja będę mógł mówić, że nic nie powiem. Ale cóż, no nie. Porównajmy zeznania. Ja może jeszcze tylko dodam jedno zdanie, że będziemy, że fundusz, jedna z części funduszu będzie adresowana dostępowi do innowacyjnych terapii i to jest to, co mogę na dziś powiedzieć. No. Z tego zakresu. To ja myślę, że mogę przynajmniej powiedzieć o tym, o czym bym marzył, a pewnie wszystkie marzenia nie zostaną zrealizowane w Funduszu
medycznym, no bo marzenia mają to do siebie, że z reguły ciężko wszystkim, co się marzy, zrealizować, bo po co mielibyśmy marzyć dalej, prawda? Jeszcze długa droga życiowa przed nami, więc o czymś trzeba marzyć przez lata. Tutaj marzyłbym o tym, żeby ten fundusz wsparł trzy obszary i to nawet nie jest marzenie, bo to na pewno będzie zrealizowane. Od samego początku mówiliśmy o tym, że on ma stanowić pewną alternatywę, że ma być odpowiedzią na pewną analizę luki na to, czego dzisiaj w systemie nie mamy, a co bardzo my pewnie jako decydenci, ale to przede wszystkim, czego pacjenci najbardziej oczekują i co powinno zostać pokryte. Od razu uruchamia się pewien sposób myślenia o terapiach lekowych i od samego początku rozmów o funduszu medycznym było dosyć dużo w tym zakresie, ale ja bym bardzo szybko chciał wyhamować i powiedzieć, tak, terapie lekowe innowacyjne są ważne, tak, tych terapii w Polsce pewnie brakuje, pewnie mamy pewne luki systemowe, jak takie terapie moglibyśmy do albo terapii jako programy lekowe, albo jako chemioterapii, albo w ogóle generalnie dostępu do pewnych leków zapewnić, ale też trzeba pamiętać, że mówimy tu przede wszystkim o zapewnieniu dostępu do leków innowacyjnych, do leków, które rzeczywiście uznajemy, że dopiero podlegały rejestracji, dopiero być może niektóre kraje zdecydowały się na ich refundację, no i chcielibyśmy rzeczywiście również w takim wczesnym dostępie do tych terapii mieć dostęp. Na pewno będzie stanowiło to jeden z filarów. Ja też no, dzisiaj nie chciałbym jeszcze mówić o rozwiązaniach tych, które dzisiaj mamy przygotowane, bo oczywiście, że założenia mamy przygotowane, oczywiście, że projekt ustawy mamy praktycznie napisany, no ale jeszcze trwają analizy, jeszcze dyskutujemy. Wczoraj mieliśmy w Kancelarii Prezydenta spotkanie eksperckie. Jeszcze żeśmy odwrócili pewne założenia w tym zakresie przede wszystkim lekowym, bo jest to najtrudniejszy obszar całego funduszu i tu rzeczywiście nie ukrywamy, że mamy najwięcej dyskusji, bo pewne mechanizmy dzisiaj dostępu do terapii innowacyjnych mamy. Takim mechanizmem jest chociażby RDTL, ratunkowy dostęp do technologii lekowych. Tak, on ma dużo wad i błędów, może nie błędów, dużo wad takich techniczno-organizacyjnych, które za tym RDTL-em idą. Ta procedura jest wydłużona, ta procedura rzeczywiście obarcza również nas jako decydentów, agencję oceny, która każdorazowo musi się męczyć i tutaj jakby tego słowa celowo używam, męczyć z takimi wnioskami. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, żeby sprawić już na poziomie funduszu medycznego pewne mechanizmy ułatwiające, ale od razu mówię, też nie zmienić całego RDTL-u ustawą o funduszu medycznym, bo ustawa o funduszu medycznym ma narzucić pewne ramy, ma pokazać pewne źródła finansowania, ma pokazać pewien kierunek, który byśmy chcieli zrealizować i zapewnić, no ale też nie napisać na nowo ustawę refundacyjną czy ustawę o RDTL. Natomiast myślę, że w ostatecznym kształcie ustawy o funduszu medycznym pewne ułatwienia co do RDTL-u czy jakieś alternatywy znajdą miejsce. To jest jedno. Drugie to jest właśnie ten wczesny dostęp, o którym mówiłem. Wiele krajów na takie rozwiązania się zdecydowało, czy to wczesnego dostępu, czy warunkowego dostępu, gdzie w pewnej uproszczonej ścieżce terapie lekowe są wprowadzane, gdzie rzeczywiście współpracując na poziomie rządowym, ministerialnym, agent zdrowia w tych krajach z producentami tych leków rzeczywiście wchodzą one do takiej quasi refundacji, czy takiej uproszczonej refundacji, wchodzą na określony czas, pod określonym rygorem, są do tego nałożone pewne wymogi, chociażby prowadzenia rejestru klinicznego, rejestru skuteczności tych terapii, no i po około półtora czy dwóch latach jest robiona ewaluacja takiej terapii, no i jest podejmowana decyzja, czy ten lek ma wejść do refundacji, czy nie, czy jest skuteczny, czy nie. Ma to uprościć również procedury ocenne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dając pewną bazę, naszą krajową bazę już takich pacjentów, na podstawie których można taką ocenę skuteczności przeprowadzić. Myślę, że pewne rozwiązania w tym zakresie w funduszu medycznym zaproponujemy. Jak daleko idące, jak duże
budżety będą na to dedykowane, jak duże będzie zainteresowanie firm, bo też pamiętajmy i bardzo ciekawą analizę ostatnio przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ta analiza nie jest jeszcze skończona, ale ja wstępne wyniki już widziałem. Analizę dostępu do terapii lekowych w Polsce, w której no, dość dobitnie widać, że mamy takie grupy nowotworów, w których refundujemy 100% leków, na które zostały złożone przez firmy farmaceutyczne wnioski refundacyjne w Polsce. A jednocześnie wiemy, że do kilku wskazań czy do kilku możliwości nie mamy dostępu, na przykład w porównaniu czy w odniesieniu do rekomendacji ESMO czy do innych krajów, które taką refundację już mają. No i taki mamy dzisiaj system w Polsce, taki mamy kształt ustawy refundacyjnej. Może minister zdrowia, jaki byśmy nie mieli, ale minister zdrowia też nie może zmusić żadnej korporacji farmaceutycznej do tego, żeby dany lek w Polsce sprzedawała. Może zachęcać, może prosić, może prowadzić negocjacje, ale nie zmusimy nikogo. No a tu ewidentnie widzimy już po tej wstępnej analizie agencji, że mamy takie leki, do których dostępu wprawdzie nie mamy i które organizacje pacjenckie nawet podnoszą, że chciałyby, żeby taki dostęp był. Klinicyści podnoszą, no ale firmy takich wniosków refundacyjnych do dzisiaj nie złożyły. Więc jest to też kwestia złożona i tu rzeczywiście też trzeba mieć na uwadze, że czy ten wczesny, czy warunkowy dostęp no będzie pewnym mechanizmem, ale też nie będzie mógł być pewnym obligo dla podmiotów, które na tym rynku funkcjonują. Ja myślę, że takim kluczem tutaj, jeżeli mogę coś jeszcze dodać, jest pojęcie niezaspokojonej potrzeby medycznej. I tak jak powiedział minister Gadomski, są obszary, gdzie te potrzeby są zaspokojone daleko lepiej, są obszary, no powiedzmy, takie bardziej jałowe. I to jest bardzo istotne w tworzeniu funduszu i tej jego części likowej. Niezaspokojone potrzeby medyczne, które do tej pory się nie doczekały refundacji skutecznych terapii. Kolejne elementy, tak, bo leki rzeczywiście od początku tej dyskusji o funduszu medycznym były mocno podnoszone, ale dla mnie ten fundusz medyczny to nie chcę powiedzieć nie tylko leki. Leki stanowią jeden z filarów, jeden z elementów, ale szczególnie w dobie pandemii, szczególnie w dobie wychodzenia ze skutków pandemii, no bardzo istotne w ogóle z punktu widzenia gospodarki są inwestycje i te inwestycje tutaj były mocno nakreślone od samego początku, a pewnie patrząc na sytuację dzisiejszą, nieco odmienną niż ta podawana, kiedy pan prezydent wychodził z inicjatywą tego funduszu, wtedy byliśmy, jak dobrze pamiętam, jeszcze nie mieliśmy w Polsce żadnego pacjenta chyba zarażonego, albo mieliśmy dosłownie pierwszy przypadek, bo to chyba tak się nakładało. Nie mieliśmy już. Więc ta sytuacja była inna, inne były wyzwania na pewno i przed budżetem, i przed rządem, więc ten element inwestycyjny w tym funduszu na pewno będzie bardzo istotny i będzie rzeczywiście takim, nie chcę powiedzieć elementem tarczy antykryzysowej, bo to za daleko idące powiedzenie, no ale na pewno ma również być takim aspektem, który ma pomóc sektorowi budowlanemu, sektorowi wytwórczemu, produkcyjnemu szybciej wyjść z tej pandemii. Czyli rzeczywiście istotny aspekt inwestycyjny i co warto, pewnie już dzisiaj można zdradzić rąbka tajemnicy, oczywiście inwestycje również skierowane do tych dziedzin, na których nam najbardziej zależy w tym funduszu, czyli tego, co nakreślił pan prezydent, czyli onkologii, czyli chorób rzadkich, czyli dzieci szeroko rozumianej pediatrii. Ale wydaje mi się, że w takim wymiarze kompleksowym i strategicznym. Czyli ostatnie lata pokazały, że dosyć dużo albo nawet bardzo dużo środków zainwestowaliśmy w aparaturę diagnostyczną, w aparaturę terapeutyczną, w onkologii w szczególności i myślę, że i funkcjonowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych z istotną częścią inwestycyjną i Narodowej Strategii Onkologicznej, która tak naprawdę dwukrotnie zwiększa od następnego roku nasze możliwości wsparcia podmiotów w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie wymiany akceleratorów, nowych akceleratorów, sprzętu diagnostycznego, mamografów cyfrowych i tak dalej, to rzeczywiście nakreślone dość dokładnie jest w strategii. Tu byśmy chcieli chyba raczej skupić się na projektach dużych, strategicznych, na projektach rewitalizacyjnych, na projektach, które mają element konsolidacyjny, czyli na przykład wyjścia z... Dobrym przykładem jest Poznań, Wrocław, wyjścia z zabytkowych obiektów i rzeczywiście
pewnej konsolidacji podmiotów i tej konsolidacji nie tylko na poziomie restrukturyzacji, ale na poziomie infrastrukturalnym, co się odbywa. Takie projekty już wspieramy, ale te potrzeby są znacznie większe niż do tej pory byliśmy w stanie im sprostać. No chcielibyśmy to istotnie rozszerzyć. No i trzeci filar, profilaktyka, chyba potraktowana w sposób, nie wiem, jak to nazwać, taki najbardziej fragmentaryczny, ale nie dlatego, że jest nieważna, tylko dlatego, że ogrom działań w zakresie profilaktyki, w szczególności onkologicznej, i ogrom tych kierunków i zadań został już nakreślony w Narodowej Strategii Onkologicznej. Narodowa Strategia Onkologiczna jest źródłem finansowania wielu tych działań, które tam zaplanowaliśmy. No to troszeczkę zdradzając to, na pewno będziemy chcieli uzupełnić strategię z Funduszu Medycznego o pewne motywatory co do tego, żeby poprawić zgłaszalność na badania profilaktyczne w onkologii, a być może nie tylko w onkologii. Chcielibyśmy zaangażować nie tylko programy centralne, ale również jednostki samorządu terytorialnego. Jak, w jakim zakresie, no to myślę, że w najbliższym czasie się wszyscy dowiedzą. Czyli też na poziomie POZ-u też jakieś działania będą podejmowane, tak? Bo domyślam się, że to... Tak, myślę, że tak. Tutaj pewne źródło finansowania również skierowane do POZ-u będzie, aczkolwiek też, żeby była jasność, bo ona może być skierowane, same działania na pewno będą, ale czy one będą realizowane z Narodowej Strategii Onkologicznej, czy z Funduszu Medycznego, to pewnie przed nami i tutaj tą alokację będzie można prowadzić w sposób płynny. Co warto powiedzieć, Fundusz Medyczny będzie ustanowiony ustawą i ta ustawa da pewne obowiązki i zadania ministrowi zdrowia, ale jednym z takich, wydaje mi się, elementów, które na pewno muszą się tam znaleźć, jest to, żeby minister zdrowia może przy pewnym trybie konsultacyjnym decydował, jaka alokacja jest na poszczególne filary, na poszczególne działania, bo ona może być w poszczególnych latach bardzo różna. Wydaje mi się, że bardzo ważne dzisiaj jest to, żeby uruchomić inwestycje i rzeczywiście tutaj skierować strumień środków pieniężnych, może w roku następnym, może jeszcze w kolejnym, być może nieco mniejszy na pewne te najbardziej innowacyjne terapie we wczesnym dostępie, ale być może tą część lekową poświęcić również na pewną analizę, nie na analizę, tylko na zasypanie pewnej luki w tych terapiach, które mogłyby być. No, będziemy płynnie tym sterować, tą alokacją będziemy płynnie sterować. Wydaje mi się, że rzeczywiście odpowiadając na potrzeby, fundusz jest dedykowany, będzie na kilka ładnych lat, więc rzeczywiście te działania, na pewno nie jest tak, że powiemy 100 milionów na to i w każdym roku tyle samo. Raczej będziemy to analizować i odpowiadać na bieżące potrzeby co roku. Panowie, a ile łącznie ma być pieniędzy? No łącznie w programie jest zaplanowane zgodnie z obietnicami pana prezydenta, pana premiera. Fundusz jest określony na około, na mniej niż 3 miliardy, tam 2,75, taka kwota była zdeklarowana. Nie chcę jednoznacznie wypowiedzieć się, że ta kwota będzie na 100%. No pamiętajmy, że ta kwota została zaproponowana przed pandemią. Jednak sektor ochrony zdrowia i budżet państwa został mocno dociążony skutkami walki z pandemią, skutkami związanymi z infrastrukturą i dostosowaniem, bazą laboratoryjną, świadczeniami nowymi, czy to w oddziałach jednoimiennych, czy oddziałach zakaźnych, czy realizacją testów. No rzeczywiście, no tych nieplanowanych wydatków pojawiło się ogrom, więc no nie umiem powiedzieć dzisiaj za cały rząd jednoznacznie, że ta kwota będzie na 100% i na 100% w 2020 roku. Natomiast no takie były deklaracje i tych deklaracji pewnie na poziomie naszych dyskusji od początku się trzymaliśmy. Mam nadzieję, że uda się takie środki wyasygnować rzeczywiście w budżecie państwa, w innych źródłach finansowania, które również w funduszu będą mogły być zaplanowane, no bo wiele funduszy, po to się tworzy fundusze w ogóle, żeby zagregować pewne źródła finansowania. To nie musi być budżet państwa, to mogą być środki unijne, to mogą być środki pochodzące z emisji obligacji. Wiele funduszy tak jest finansowanych, czyli pośrednio i tak obciążające kiedyś docelowo budżet państwa, no ale przy użyciu pewnych wehikułów, które mamy, no też trzeba pamiętać o tym, czego w ogóle nie zakładaliśmy na początku, tworząc założenia Funduszu Medycznego, no nie zakładaliśmy istotnej alokacji środków na zdrowie z funduszy unijnych, środków chociażby z takiego planu odbudowy, który
który jest dyskutowany teraz na poziomie unijnym, w którym dosyć twardo negocjujemy istotne zaangażowanie Polski, czy istotne środki dla Polski w tym zakresie. No więc no, tego też nie planowaliśmy, a teraz otwiera się taka możliwość, więc pewnie z tych źródeł będziemy korzystać, co również pewnie może ukształtować ten fundusz medyczny w przyszłości i pewne jego zadania, które mogą być tam dedykowane. No ale to tak jak mówię, no, na dziś dzień trzymamy się deklaracji złożonych przez pana premiera i pana prezydenta, ale czy w ostatecznym kształcie ustawy skierowanym do Sejmu i czy Sejm przyjmie takie założenia, no to pewnie jeszcze chwilę trzeba poczekać. A czy kwestie modernizacji czy oddłużania szpitali, to znaczy takich finansów szpitalnych, też będą ujęte w tym funduszu, czy nie? Nie, na 100% nie wchodzimy w ogóle w zakres oddłużenia szpitali, natomiast być może pewne, tak jak mówiłem, efekty konsolidacyjne i takie wsparcie infrastruktury tam, gdzie dyrektorzy jednostek zdecydują się na pewne konsolidacje czy restrukturyzacje, tak, ale infrastrukturalne. Panie profesorze, czy pan by chciał coś jeszcze dodać? Chyba pan minister wszystko dość wyczerpująco przedstawił. No, z drugiej strony też proszę zrozumieć, że pewne rzeczy jeszcze są ciągle analizowane, negocjowane. Powiedzmy, że wszystko jest prawie gotowe, no ale cały czas jeszcze toczą się spotkania, w piątek jest kolejne, także nie chcemy więcej mówić, no bo może się okazać, że pewne rzeczy się potwierdzą, inne się nie potwierdzą, także tutaj prosiłbym o zrozumienie dla tej sytuacji. Panie profesorze, a jako lekarz pan jakie nadzieje czy plany wiąże w ogóle z tym funduszem? Jak to może zmienić realia działania na przykład takich placówek jak Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego? No to już mówię. No, ja widzę tutaj kilka obszarów. No, jeden obszar to jest właśnie chorób rzadkich, gdzie mamy duże często trudności, mimo że się wiele oczywiście poprawiło. Pojawiło się finansowanie takich leków jak Spinraza, czy pierwszej terapii genetycznej w chorobach rzadkich. No ale są inne potrzeby. Jest Luxturna w ślepocie Lebera i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki obszar, gdzie na pewno poprawa dostępu do terapii innowacyjnych jest bardzo ważna. Drugi obszar, no, który też mi jest bliski, może nawet jeszcze bardziej, bo więcej się nim zajmuję, czyli choroby onkologiczne, to jest też kwestia możliwie szybkiego dostępu do terapii innowacyjnych. No, w Polsce wiemy, że to dosyć długo trwa, zanim się tego dostępu doczekamy i ten proces rzeczywiście jest jednym z najdłuższych w krajach Unii Europejskiej. Nie bez winy pewnie firm farmaceutycznych również, tak jak była mowa. Tym niemniej chcielibyśmy, żeby pojawiły się pewne mechanizmy, które będą skłaniały podmioty odpowiedzialne, czyli właśnie firmy, do szybszego występowania o refundację i specjalnego trybu. Ale to tyle, co mogę na ten temat w tej chwili powiedzieć. To jest bardzo ważne, dlatego że no, tutaj czas się liczy, prawda, dla chorych, którzy są w danym momencie swojej choroby, to ma ogromne znaczenie i jakbym porównywał sytuację chorych onkologicznych w Polsce czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo, że są inne uwarunkowania, to ta największa różnica pojawia się przy kolejnych liniach terapii, tak, ona mniejsza na początku, te nożyce się rozwierają, im ktoś jest dalej, jeśli ma kolejne nawroty, no to wtedy tam możliwości są nieporównywalnie większe niż u nas. Chcielibyśmy tę przepaść trochę zasypać. No wiadomo, że tego się nie da zasypać całkowicie, bo są inne możliwości finansowe i tam też nie jest tak, że leczenie tego typu jest dostępne dla każdego, bo jak się nie ma odpowiednio wysokiego ubezpieczenia albo zasobów, to niewiele można zrobić. Ale to jest kierunek, w którym idzie myślenie. RDTL, o którym pan minister mówił, czyli taka no pewna trochę poprawa jego funkcjonowania, żeby łatwiej, szybciej można było te leki uzyskać. Zresztą ja chciałbym zwrócić uwagę, że w większości krajów europejskich jest takie dwie nogi jakby tych właśnie tej wczesnej warunkowej refundacji. Jest noga indywidualna, której odpowiada polski RDTL i na ogół jest jakaś noga grupowa, filar grupowy, który obejmuje pewne grupy pacjentów i pewien taki usystematyzowany dostęp do nowoczesnych terapii. Tak jak kiedyś mieliśmy też chemioterapię niestandardową, prawda? Tak, chemioterapia niestandardowa to jest trochę RDTL na dziś, tak? No. Więc tutaj chodziłoby o wprowadzenie do Polski takiego właśnie sposobu myślenia o dostępie do leków.
No i również dzieci, to też jest dla mnie bardzo ważne, tak, no bo są miejsca, gdzie są bardzo długie kolejki, są problemy z terminami leczenia, to nie jest tak w całej Polsce, ale są obszary, gdzie są duże z tym kłopoty, tak. Także tutaj skupienie się na dzieciach też jest dla mnie istotne, bo wiem, że na przykład w województwie dolnośląskim czy pomorskim terminy oczekiwania na niektóre zabiegi są rzeczywiście bardzo długie. No i akurat u nas to nawet potrafi 2 lat się wiesz, to jest tak mało akceptowalne dla mnie i mam nadzieję, że to przy tej okazji też się uda poprawić. Może chciałabym nawiązać do tutaj kilku aspektów, które obaj panowie poruszali. Ten ostatni, który pan profesor przed chwilą poruszył, czyli dostęp do specjalistów, to jest ogromny problem. Dlatego, że tych specjalistów brakuje. My mamy problem z lekarzami. No ja jako hematolog mogę to powiedzieć, że problem jest bardzo istotny. Brakuje nam na przykład radiologów. Nawet jak jest sprzęt, to brakuje radiologów, którzy by ten sprzęt obsługiwali. Brakuje anestezjologów na oddziale, więc jakby zatrzymanie specjalistów, czy też wzbudzenie chęci robienia specjalizacji trudnych, takich jak onkologia, jak hematologia, w przeciwieństwie do, nie wiem, na przykład też radiologii, która bardzo dużo poszła w taki sektor prywatny, no to niestety to jest dla nas bardzo dużym problemem. Odnośnie dostępu do leków, innowacyjne terapie z całą pewnością tak, ale też trzeba poruszyć, że jest bardzo wiele luk w tych terapiach, które są dostępne powiedzmy od wielu lat w takich dla mnie jako lekarza bardzo oczywistych wskazaniach z nowych terapii celowanych. My natomiast niestety ich nie mamy. Także rzeczywiście tutaj jest wiele problemów, które mam nadzieję, że no jakoś będą rozwiązywalne. Zdaję sobie też sprawę, że specjaliści z każdej dziedziny będą uważali, że te kwestie, czy te dziedziny, które oni reprezentują, no są przecież równie ważne i absolutnie nie można z tym tutaj polemizować, prawda? To tak może trochę. To jeżeli się mogę odnieść króciutko do tych 2 kwestii. Jeżeli chodzi o kadry medyczne, oczywiście ma pani absolutnie rację. I tylko mogę przypomnieć, że pierwszy punkt Narodowej Strategii Onkologicznej to są właśnie inwestycje w kadry. Pamiętam, tak. No ale niestety to są działania, które zajmują bardzo wiele czasu i my trochę zbieramy dzisiaj pokłosie decyzji podjętych we wczesnych latach 2000, gdzie dramatycznie obcięto limity przyjęć na studia medyczne. No i to potem zaskutkowało wieloma innymi negatywnymi zjawiskami. No, wszyscy wiemy doskonale, że cykl kształcenia lekarza to jest kilkanaście lat tak naprawdę. Tak, ale też... No więc próbujemy tu coś działać, ale to oczywiście zabierze czas i niestety trudno się spodziewać bardzo szybkiego efektu. To jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o innowacyjne terapie i to, o czym pani mówiła, to jeszcze raz chciałbym przywołać ten termin, którego użyłem, niezaspokojona potrzeba medyczna. Tak. I teraz znowu ja nie chcę za wiele ujawniać z ustawy, ale tam są pewne przewidziane zapisy, które mają pozwolić na identyfikację takich niezaspokojonych potrzeb medycznych w określonych wskazaniach i żeby skupić tam działania dotyczące dostępu do terapii. Tak? Niekoniecznie wyłącznie w odniesieniu do leków tych najbardziej innowacyjnych. Kiedy jako praktyk, lekarz mogę spodziewać się, że będę miała większy dla pacjentów dostęp do tych, jak to praktycznie czasowo? Chcę zapytać pana ministra, czy to jest tak, że te środki to jest to, co ma być ponad kwotę, która ma być przeznaczona na ochronę zdrowia w ramach tych zapisów uzgodnionych z rezydentami, czyli w ramach zwiększania tego odsetka PKB na zdrowie, czy to są środki dodatkowe oprócz tego, co zgodnie z ustawą powinniśmy przeznaczyć na zdrowie, to jakby będzie to dodatkowy fundusz no, poprawy sytuacji w służbie zdrowia, czy w opiece zdrowotnej, może tak. Nie umiem dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie ta odpowiedź była trochę inna w momencie ogłaszania tego funduszu, a być może będzie inna w momencie teraz, kiedy będzie nowelizacja budżetu i planowanie dość trudnego budżetu na rok 2021, no bo już dzisiaj obciążenia, które szacujemy na rok 2021 z tytułu zmniejszonej składki, chociażby zdrowotnej do funduszu, obciążenia budżetu, który będzie musiał uzupełnić te nakłady, będą dość duże, więc dzisiaj jestem bliższy wersji, ale to nie jest jednoznacznie przesądzone i nie było, że będą to środki w ramach 6%. Rozumiem. No tak, to trudno nazwać te środki środkami dodatkowymi, tak? Bo tak one były
komunikowane, że będą to dodatkowe środki z budżetu państwa? No, dodatkowe, bo jeżeli popatrzylibyśmy sobie na sytuację, którą planowaliśmy jeszcze w marcu, gdzie rzeczywiście planowaliśmy dalszy wzrost składki, utrzymanie poziomu bezrobocia, wzrost wynagrodzeń i tak dalej, to wtedy one musiałyby być dodatkowymi środkami, no bo wypełnienie 6% byłoby z tego, co ma dzisiaj minister zdrowia i z tego, co jest w NFZ-cie, w ogromnej części pokryte. No więc wtedy rzeczywiście była mowa o dodatkowych środkach i takie założenie było przyjęte. Natomiast, no tak jak mówię, no jeżeli planowaliśmy wstępnie, że dotacja budżetu państwa na najbliższy rok do systemu ochrony zdrowia to będzie 3-4 miliardy, a dzisiaj szacujemy, że może być to nawet 10-11, no to pewnie będzie ciężko jeszcze dodatkowy środek. No, realnie. Zatem chciałabym zadać pytanie, czy mamy, bo już pan o tym wspominał, chyba że to ustawa da uprawnienia ministrowi zdrowia na decydowanie, rozumiem pewnie w podziale na rok, czy nie wiem na jakie czasy, okresy, o alokacji tych środków na poszczególne grupy, na które mają one być ogólnie przeznaczone. Więc ja chciałam zapytać, czy mamy już, czy w projekcie zapewne państwo to uwzględnili, jakiś konkretny podział procentowy pomiędzy ta onkologia rzadkie dzieci albo pomiędzy inwestycje, refundacja i profilaktyka? Jakieś konkrety dziś możemy poznać? Nie wiem, czy moje pytanie jest... Nie, no, konkretów to jeszcze nie ma i co więcej, one nawet w ustawie o funduszu medycznym też nie będą jeszcze określone. No będzie roczny budżet na fundusz medyczny i o jego alokacji na te poszczególne filary będzie decydował minister zdrowia. Czyli my tak naprawdę dziś nie wiemy, ile na przykład będzie przeznaczone na onkologię. Nie. W tym, nie. Na onkologię, czyli w tym inwestycje w ośrodki onkologiczne. Nie. To decyzja jeszcze dzisiaj jest przedwczesna, bo jeszcze nie mamy ustawy, nie wiemy, jakie będą ostateczne rozwiązania, nie wiemy, co Sejm, Senat zrobi z tą ustawą, no to przecież jeszcze daleka droga. A wracając do pytania pani Agaty Polińskiej, kiedy to, pani profesor Hus, kiedy to może ruszyć tak naprawdę i kiedy te środki mogą służyć pacjentom, no wydaje się, że realnie pewnie od nowego roku. No bo patrząc na tryb legislacyjny, na procedowanie ustawy w Sejmie, w Senacie, ostateczne głosowanie w Sejmie, podpis pana prezydenta, no i pewnie okres przygotowania pewnych rozwiązań, no bo wiadomo, że ustawa daje ramy, a pewne rozwiązania proceduralne, nie wiem, konkursowe będą musiały być czy na poziomie rozporządzeń, czy naszej organizacji, to zakładam, że takim realnym terminem jest początek następnego roku. Z uwagi, że mamy koniec czerwca, to ja uważam, że to jest bardzo dobry termin, optymistyczny. Ja też uważam, że to jest niezły termin i no, dlatego wydaje mi się, że ta ustawa nie będzie za długo leżała w żadnych poczekalniach i ja tak szacuję realnie, że ona w wakacje albo najpóźniej we wrześniu zostanie podpisana. No więc wtedy mamy ten kwartał czy kwartał z hakiem na to, żeby się przygotować do organizacji. Te pierwsze i pierwsze wdrażać rozwiązania. Wiadomo, że to jeżeli mówimy o dostępie do leków, to nawet jeżeli będzie ustawa, to jeszcze firma musi złożyć ten uproszczony wniosek. To oczywiście nie będzie standardowe HTA, to nie będzie trwało tak jak teraz między 6 a 8 miesięcy, tylko to będzie jednak szybsza procedura. No więc wierzę w to rzeczywiście, że nie chcę powiedzieć jednoznacznie, że już nowe leki dostaną pacjenci 1 stycznia, ale wierzę, że z początkiem nowego roku takie możliwości się pojawią. A to będą też jakieś obniżone opłaty na przykład dla firm, żeby chętniej składały te wnioski, bo tu była mowa o tym, że no nie zawsze składają i mają być jakieś zachęty do tego, żeby... No wiadomo, że dzisiaj w normalnym trybie refundacyjnym pewien nakład pracy i nakład finansowy firmy farmaceutyczne muszą ponieść, no chociażby składając analizy HTA. Tutaj jeżeli będziemy faktycznie szli w ten wczesny dostęp, no to wydaje mi się, że po pierwsze analiza HTA albo może być bardzo uproszczona, albo może jej w jakimś sensie nie być, może tylko podsumowanie wyników badań klinicznych, no może odejście od wnikliwej procedury AUTMIT-u, no ileś takich rozwiązań, które mogą się pojawić, no to pewnie będą takie rzeczywiście, żeby zachęcić te firmy do tego procesu
negocjacyjnego, czy do tego procesu tej quasi refundacji. To może ja zadam pytanie, no a na co Państwo by widzieli ewentualnie potrzeby skierowania tych środków? No może są jeszcze obszary, o których nie mówiliśmy, no ustawy nie ma, jeszcze mamy parę dni czy parę tygodni na to, żeby powstała, więc no może są jakieś takie obszary wsparcia, które warto byłoby uwzględnić. Na pewno, pani profesor. Tak, na pewno to pan już poruszył, ale ja bym chciała rozwiązać tą kwestię, które no, pozostają problemem, czyli te badania genetyczne. I no, ja bym to bardzo praktyczny sposób. Często jest trudno je na przykład rozliczyć z wizyty ambulatoryjnej. Można to spokojnie zrobić ambulatoryjnie, ale kwestie rozliczenia sprawiają, że na przykład musimy tego pacjenta przyjąć, żeby takie badanie wykonać. Więc wydaje mi się, że to powinno być, tych badań jest sporo i jak na pewno wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, już w tej chwili leczenie zaczyna być ukierunkowane na określone nieprawidłowości genetyczne, więc one się stają coraz bardziej potrzebne. Więc wydaje mi się, że poszerzenie tej puli badań, przeznaczenie określonych sum pieniędzy, ale też odpowiednie jakby rozliczanie tego, to jest bardzo istotne, bo tu mam takie wrażenie, że niekoniecznie na przykład przyjmuje się pacjentów na hospitalizację, to też jest jakiś koszt, coś co moglibyśmy zrobić w inny sposób, więc ta część taka, nie tylko leki, no bo leki są bardzo istotne, ale myślę, że ta część diagnostyczna tutaj też ma bardzo duże znaczenie. No i jeszcze kwestia też, która tutaj już by była poruszona, ale ja jeszcze nadal wspomnę o tym, mówiąc o lekach, że to panowie już o tym mówili, my też mówimy, ale mam wrażenie, że ten temat dalej jest dosyć bolesny, czyli jakby uproszczenie tych wszystkich procedur dostępu do leku, więc myślę, że to dopóki tego nie ruszymy, dopóki samo wypisanie tego wniosku będzie jakieś mega problematyczne, to zniechęca przy tych dalej, to co mówił pan profesor Czałderna, że braki kadrowe będziemy mieć, więc jakby uproszczenie tego wszystkiego, sprawienie, żeby to poszło jakoś prościej i online i tak dalej, żeby było to łatwiej sprawdzać, łatwiej weryfikować, to wydaje mi się, że to ma bardzo, bardzo istotne znaczenie. Też żeby sam pacjent, my też takie kwestie poruszaliśmy, żeby sam pacjent mógł na przykład w jakiś sposób zobaczyć, jak ten wniosek napisany dla niego, na jakim jest etapie, prawda? To też wydaje mi się, to są takie kwestie, tego jest bardzo dużo i te zagadnienia, o których my rozmawiamy dzisiaj, cała przecież ogromna ta strategia onkologiczna, to jest przecież ogromny projekt i jakby każda jego część z rozbiciem na części, kiedy, co, jak będzie realizowane, to jest ogromna praca, więc jakby te punkty, to są malutkie, które ja poruszam, ale jakby z punktu widzenia praktycznego, te małe rzeczy też są naprawdę dla nas takim codziennym, trudnym tym życiu i pracy bardzo istotne. Ja to już bym miała tyle. Bardzo proszę, chyba kolejne pytanie, prawda, czy też odpowiedź dla pana ministra. Ja mam też takie, pan minister dziś w debacie naszej rozpoczął od swoich marzeń. I mówił pan o tym, o czym pan by marzył. Gdybym miała się rozmarzyć i myśleć o tym, w co warto byłoby zainwestować środki finansowe, to oprócz tego, w onkologii, bo to jest mój obszar, to oprócz inwestycji w ośrodki, infrastrukturę, rozbudowę, chciałabym, abyśmy nie zapominali o inwestowaniu w kadry medyczne, w ludzi, nie w kontekście edukacji jakby tej medycznej, ale wsparcia również emocjonalnego, psychologicznego, żeby to jest taka inwestycja, która absolutnie, czy przez, nie wiem, czy to jest w obszarze dyrektorów szpitali, natomiast generalnie rozwiązanie tego rodzaju mogłoby przynieść duży efekt. To pokazała nam też ankieta, którą przeprowadziliśmy wśród pacjentów w okresie teraz COVID-u. Ankieta taka organizacyjno-emocjonalna, to wskazało nam, że w placówkach, w których personel różnego rzędu, nie tylko medyczny, czyli począwszy od recepcji, przez koordynatorów, pielęgniarki, opiekunów medycznych, lekarzy, jest dobrze przygotowany w kontekście komunikacji z pacjentem, czyli organizacji również wewnątrz, to dotyka również komunikacji wewnątrz placówki, to te placówki sprawniej obsłużyły pacjentów. Te placówki nie borykają się ze spadkiem 50% czy innym, a ich pacjenci
w łatwiejszy sposób poradzili sobie z tym, żeby do placówki docierać, żeby skorzystać z teleporady, żeby nie odnieść skutków emocjonalnych tak drastycznych, które sprawiały to, o czym my przed naszą debatą rozmawiałyśmy z panią doktor, że pacjenci finalnie bali się, nie przychodzili do placówek, rezygnowali i to ciągnęło za sobą straszne skutki zdrowotne. To ja, jeśli mogłabym podpowiedzieć, na co bym wydała w pierwszej kolejności pieniądze w onkologii, to wydałabym na stworzenie obowiązkowych rejestrów, którymi objęłabym wszystkie placówki świadczące usługi w zakresie onkologii, po to, żeby mierzyć ich performance i wyniki, które uzyskują, i na tej podstawie zarządzałabym pieniędzmi, bądź to dokładając tym, którym wychodzi gorzej, ale z konkretnym przeznaczeniem na szkolenia, bądź to dofinansowując te, którym wychodzi dobrze, po to, żeby były w stanie przyjąć więcej pacjentów, żeby miały większe capacity i żeby były w stanie utrzymać na przykład personel, który tam pracuje, żeby ten personel pracował od 9 do 17, czy od 8 do 17 w tej placówce, a nie o godzinie 13 opuszczał, żeby pójść do prywatnych gabinetów. Mam wrażenie, że budynki tak, gdzieś tam w 7 miejscu na końcu jest to jakaś potrzeba w Polsce faktycznie. Natomiast, panie ministrze, budynki nas nie wyleczą. Wyleczą nas ludzie, terapie i dostęp do tego. Przede wszystkim dostęp. To jest to, z czym my mamy problem. Ale ja tutaj nawet nie mówię o dostępie do nowoczesnych terapii. Ja mówię o dostępie do specjalistów, do badań, do diagnostyki po drodze, do tego, żeby to było na czas, żeby na operację nie czekało się długo, żeby na biopsję, wynik biopsji nie czekało się 4 do 6 tygodni, co ma miejsce obecnie. To są też problemy, które powodują, że my w rezultacie płacimy więcej za leczenie raka. Wydaje mi się, że opracowanie standardów jest konieczne, wprowadzenie rejestrów mierzących, czy te standardy są przestrzegane, i to zostało zrobione w onkologii dziecięcej. Widzę, że są pieniądze kierowane na nadzór nad jakością leczenia pacjentów pediatrycznych onkologicznych. Natomiast nie ma takich pieniędzy kierowanych na nadzór nad jakością leczenia pacjentów dorosłych. I moim zdaniem to jest to, czego my najbardziej dzisiaj potrzebujemy, czyli zacząć w ogóle patrzeć na organizację, mierzyć tą organizację, procesy mierzyć, wyniki tych procesów mierzyć. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Dziękuję ślicznie.